Urząd Marszałkowski w Opolu podsumował tegoroczne inwestycje drogowe zrealizowane w naszym województwie. W efekcie obszernego programu remontów nawierzchni oraz przebudowy zmodernizowano 85 km dróg. Jakub Słupecki. 278 milionów złotych. Tyle wyniósł tegoroczny budżet Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, z czego aż 88 milionów to dofinansowanie z budżetu państwa. Za te pieniądze zrealizowano zarówno doraźne remonty, jak i duże projekty rewitalizacji lub budowy nowych arterii komunikacyjnych o znaczeniu strategicznym dla całego województwa. Tych inwestycji było sporo. Rozkład tych pieniędzy również był zupełnie inny niż w latach ubiegłych, bo o ile w latach do 2020 roku można powiedzieć ta przewaga wydatków była związana z pieniędzmi europejskimi, o tyle w dzisiejszej prezentacji, podczas dzisiejszej konferencji pokazujemy, że te wydatki się przynajmniej równoważą, a nawet te europejskie są w mniejszości. Więc inna struktura, ale istota dla mieszkańców regionu ta sama. Według informacji podanych przez Urząd Marszałkowski do końca 2023 roku udało się wyremontować ponad 50% dróg wojewódzkich. Przypomnę, łącznie przebudowaliśmy, zmodernizowaliśmy aż 85 km dróg wojewódzkich w naszym regionie. Przekroczyliśmy taki ważny wskaźnik połowy sieci, czyli udało nam się w wyniku tego procesu inwestycyjnego w bieżącym roku osiągnąć już połowę przebudowanej sieci dróg wojewódzkich, które posiadają już pełnotowarowe parametry. A przypomnę, zarządzamy siecią 950 km w całym regionie. Jedną z kluczowych i największych inwestycji była rozbudowa dróg nr 429 oraz 435 łączących Polską Nową Wieś oraz Wawelno. Koszt przeprowadzonej inwestycji wyniósł 43,5 miliona złotych. Prace o podobnej skali zrealizowano również w miejscowości Zawadzkie. 30-milionowa inwestycja, 3 km drogi wojewódzkiej 901, też w kierunku na Śląsk i praktycznie przebudowa drogi do pełnych parametrów, 115 kN na oś, wszystkich zjazdów, tak naprawdę wymiana wszystkich mediów w drodze i pełnej konstrukcji drogowej, czyli de facto miejscowość Zawadzkie zyskała nowy ciąg drogowy. Tegoroczne podsumowanie przeprowadzonych inwestycji nie oznacza, że Urząd Marszałkowski nie realizuje już przyszłorocznych planów. Na rok 2024 zaplanowano zarówno rozpoczęcie, jak i realizację projektów związanych z budową nowych obwodnic. Jakub Słupecki, Kurier Opolski.